i dwa warsztaty kowalskie. Potrzeba nam nowych rekrutów. Muszę robić tutaj jak najwięcej wojsk, bo jak mówiła gra. Pierwsza atakuje. Oj! Oj! Wróg ma ogromną przewagę liczebną. Ajajaj. Jeszcze dwie maszyny oblężnicze, które zapewne okażą się taranami. Tu mamy wprawdzie wilcze doły, ale one nam nie zagwarantują stuprocentowej pewności, że nic nam się nie stanie. Ale trochę szybko on zaatakował. Potrzeba nam nowych rekrutów. Trochę za szybko. Jeszcze mam daleką drogę od koszar do... Tak jest. Do linii obrony. No właśnie, to są tarany. Tarany są bardzo wytrzymałe, jak sami widzicie. Są dosyć powolne, ale kiedy one dotrą do bramy, to zaczną po prostu... No, ją taranować, jak to tarany. A one mają naprawdę mocnego kopa, to mogę wam powiedzieć na pewno. On atakuje pałkarzami i włócznikami, więc... Nie włócznikami, kusznikami. Wszystko mi się myli. Jeszcze miałem coś zrobić. A, tak, browary. Raz, dwa. O, właśnie, już mam pałkarzy, w porządku. Bo łucznicy oczywiście nie sprawią się zbyt dobrze przeciwko kusznikom. Ciągle mi się mylą nazwy wojsk w tej grze, Jezu. Wróg taranem atakuje naszą bramę. No wiem. Wy tu macie jakby co postawę agresywną. Żebyście się nie obijali. No dobra, przydałyby się skóry. Ja w ogóle nie mam podatków nastawionych. Okej, już mam drewno, więc... Popsiu. I jeszcze więcej drewna. Więc stawiam tutaj domek. Popsiu. No dobrze. Uwaga! Gotowi do boju, sir. Wow, już? Trochę szybko. Dobra, już prawie. Jeszcze tutaj widzę, że atakuje mnie wieprz. No nie mam kamienia na odbudowę linii obrony, więc będę musiał sobie radzić bez tego póki co. Znaczy, tu chyba mogę dostawić małą bramę. No, mogę. Więc dostawię póki co. Zawsze to będzie jedna linia obrony więcej. No dobra, wy tu się rozpierzchnijcie i atakujcie ich. No tutaj jeszcze kilku zostało. Potrzebuję pilnie po prostu skór. Tak jest. No dobra. Czego ci trzeba? Mam już trochę karzy, więc posyłam ich oczywiście tu. No dobra, jakoś poszło. Ale to pierwszy atak, a będzie ich jeszcze wiele. A więc tutaj w porządku wszystko. No, pierwszy atak za nami. Ale jak mówię, to dopiero początek. Potrzebujesz trochę prawdziwej siły. Czego? Więc teraz... Tak jest, szef. Rekrutacja wojsk po prostu, nic innego mi nie pozostaje. Jeszcze jeden browar. No i dobra. Uwaga! No oczywiście, że będę potrzebował jak najwięcej kuszników. A więc no póki co to tyle z rozbudowy. Jak będę miał drewno, to jeszcze tutaj dobuduję wszystkie farmy sera. Bo i tak tracę ser. A wydawało mi się, że to wystarczy, żeby moi poddani byli, wiecie, szczęśliwi. Pięciu kuszników. Wow, ja się nie obronię. Nie ma mowy takimi wojskami póki co. Na pewno się nie obronię. Złoto wpływa do naszej straży swoją osobą. Ale jakby co, to mamy właśnie te całe kilka linii obrony. Nie tylko jedną. No dobra, mogę już kupić
skórzane zbroje? Mogę. Tak jest, szef. Tak więc śmiało tutaj będę rekrutować teraz wojska. No bo bardzo daleko jest dolina i to jest dla nas znaczne utrudnienie. Panie. Tak, i odzywam się teraz do was po kilku dniach. Czy to nie piękne? Tak jest, szef. Te koleje losu życiowego. Czego? Ruszać się. Tak więc robimy dalej teraz pałkarzy i resztę bandy. Uwaga! No czekam przede wszystkim na... Wyruszamy! Na... właśnie na kuszników. O, tu mam jeden kamyczek, mogę naprawić. Ale na to już mi nie wystarczy. Tutaj jeszcze kilka wielczych dołów się zachowało. 1/4 czasu już upłynęła. Pięknie. Nasze zapasy żywności kurczą się. Zapasy żywności też nam ubywa. Tak jest, że. Zapasów żywności nam tak ubywa. Tak jest, że. Tutaj przekładam swoje wojska. Ej no. Przechodźcie. Co tak daleko? Niestety, jesteśmy w górach. Tu nie tak może być jest, nigdzie blisko. My są pałkarze. I ty też. Nie jesteście co lepsi. Tak daleko? W przeciwieństwie do drabiniarzy, którzy oczywiście wcześniej musieli się uważać za lepszych. Chamy. Po prostu chamy. Jakoś póki co trzymamy ten minimum, jeśli chodzi o zapasy żywności. Ale lada chwila mogą nam się skończyć, a wtedy już nie będzie tak różowo. Piwko też jakoś jest. No podatki też mamy jakieś. Zawsze to coś. Tylko przydałoby mi się jeszcze troszkę złota, bo chcę kupić zbroje skórzane. Które też nam oczywiście. Ojej. Oddział wojsk wieprza maszeruje w naszym kierunku. Nacieszyłem się spokojem. Nie ma co. Teraz nie ma złota. Super, super. Wyruszamy. A wieprz lada chwila zaatakuje. Ja o tym wiem. Uwaga. Dobra. Jeszcze dwóch kuszników. Wyruszamy. Wy tutaj miejcie postawę agresywną. Trochę prawdziwej siły. Żeby, no wiecie, zaatakować wcześniej niż wróg. Dawać złota, dawać złota. Tak jest. Dziękuję. Dziękuję, jeden pałkarz. Jest. Wygram wojnę. I wygram wojny. Żarcia mi będzie zaraz brakować. Dupa. Muszę zmienić. Teraz podatki. Muszę zmienić. Ożesz ty, ale pojechał. Tak jest. Sujtaśnie. Co? Jak to przeżyje, to będzie cud. Dwa tarany. Pięknie. Nie mam złota. Muszę coś sprzedać, ale nie wiem co. Deski? Sprzedałem deski i mam jednego kusznika. Czy to się opłaciło? Nie wiem. Mam nadzieję, że zabili kilku inżynierów. Przecież wystarczy zabić jednego, a cała machina przestanie działać. Tak naprawdę to o tym zapomniałem. Okej, zabili tutaj. Widzę, że tutaj pozabijali. A nie, nie pozabijali, taran ruszył. Ej, no, co wy robicie? A dobra. Niech balista wali w taran. Nikt nie wali w taran? Wyjdźcie i zniszczcie. Panowie, no co wy robicie? No dalej, dalej. Dalej, mości panowie. Dobra, poszło. Wy już lepiej nie miejcie agresywnej postawy. Wy się nie włączacie już w tą walkę. Więc teraz muszę coś sprzedać. Na przykład... Nie mogę serem handlować, to jest dla mnie fatalne. Ani piwem. A nie, piwem mogę. Więc sprzedam piwo. I zrobię dwóch kuszników. Wyruszamy. Oni są mi teraz potrzebni jak woda. Ojojoj. Zniszczcie tu plików.
te minimum musicie zniszczyć niestety. Uwaga, uwaga, wyruszamy. Czekajcie, spowolnimy trochę bieg wydarzeń, bo chcę zobaczyć, jaki stan ma spichlerz. Trochę się podreperował, więc póki co ogromne racje i przeciętne podatki. A jak będę miał więcej drewna, to postawię drugą karczmę, bo tutaj nie spełnia warunków. Znaczy nie spełnia warunków, no spełnia swój warunek, ale po prostu musi być tego więcej. Chcę więcej popularności mieć. Okej. Znowu przyspieszamy. Ale wysyłanie takich pałkarzy, żeby rozprawili się z taranami, to dobry sposób. Naprawdę dobry. Pojedyncze jednostki nie będą już takie skuteczne. A tak w ogóle to co robią moi garbarze? Aha, oni zawsze teraz biorą zbroję i niosą do składów. Spoko, nie ma co. Wow, ale mi tu zniszczyli taran. Znaczy, jak mi tu taran zniszczył i pokażę. Więc jak minie ten atak, to przełożę wszystkich na drugą linię obrony, tutaj. Znaczy, czy zniszczył, czy nie zniszczył. Nawet mogę odeprzeć ten atak, a i tak będę musiał przełożyć. Ale zniszczył, patrzcie, no proszę. A więc teraz zlejcie tych niedobitków, którzy jeszcze stoją i nic nie robią. No dobra, ja nic nie mówię. To dla mnie nawet lepiej. To wy już tutaj idźcie. Tutaj idzie oczywiście balista. Nie mogę? A, tu mogę. Mam. Nie mam złota. Ach, a. Jest! Dobra! Szybki marsz! Nie traćcie czasu na świętowanie, tylko idźcie. Potrzebujesz trochę prawdziwej siły. Co tak? Idziecie tutaj. Balista opuszcza. Tymczasem ja zaznaczam w taki sposób, żeby opuścili stanowisko oblężnicze i przeszli tutaj. Zajmuję stanowisko na machinie oblężniczej. Mój panie, do obsługi. A to mogę zwolnić ze służby. Jak to powiedzieli inżynierowie. To teraz. Uwaga! Na ramię! Robię więcej kuszników. Wyruszamy. Jak z żarciem. Ojojojojojojojoj. Nie, siedziba. Złoto wpływa do naszego skarbca. Obniżamy podatki i obniżamy rację. Potrzebuję drewna. Kupię. Okej, wystarczy tego, żeby postawić drugą karczmę. Tak, będę miał 4 bonus do popularności, to będę mógł nastawić podatki tak czy siak. Więc no w taki sposób to zrobię. A tymczasem muszę kupić zbroje skórzane. No to mówię, zaraz dokupię tego. No dobra, ta linia obrony już padła. Nie, wy już tu nie jesteście potrzebni. Idźcie tutaj. No dobra, minęła połowa czasu. No i idzie póki co nie z gorzej. Jakoś się trzymamy pomimo licznej, naprawdę licznej przewagi przeciwnika. Mówię, teraz są mi potrzebne przede wszystkim skórzane zbroje. No dobra. Mogę? Mogę, bo gospody wszystko wyrównują pięknie, ładnie. Tak więc dostawy złota będę miał na jednostki. Ile miesięcznie? No 36, nie dużo, ale musi mi to wystarczyć. A browar. Browary jakoś pracują. Póki co piwa nie brakuje. No i ja potrzebuję zbroi skórzanej. Jeszcze trochę złota i będę miał. Ale wow, wciąż nie wystarczy zagród bydła, żeby wyżywić 46 osób. Mam drewno, więc dostawię jeszcze jedną. Nie można tutaj, tu. Zwiadowcy donoszą. Ojej. Że silny oddział wojsk wieprza maszeruje w naszym kierunku. No niestety, znowu wieprz zaatakuje. Musimy się bronić. Do ostatniego żołnierza. Wyruszamy. Wy będziecie grupką uderzeniową. Wiecie, o co chodzi. Będziecie tak jest, atakować tak jest. Tarany wieprza. Co fajnie. Tak dalej. Naprawdę fajnie.
No bo mówię, jeżeli zniszczymy tarany, to będzie to potężny cios dla przeciwnika. Pojedyncze jednostki nie będą takie skuteczne w rozwalaniu murów. Tak jest, szef. Tak więc teraz zrobię kilku pałkarzy. Co tak? Zwłaszcza, że na kusznikach już troszkę się skupiłem i mam ich już porówno, tych jednostek. No jeszcze złoto. Wojska wieprza atakują. Okej. Tak jest, szef. Myśl pał. No dobrze, jeszcze więcej jednostek wieprza. Dwa tarany. Nie za wesoła sytuacja. Oni już tu będą zmierzać, więc póki co bądźcie ostrożni. Ruchy, ruchy. Albo gdzieś się przyczajcie, nie wiem. Co tak dalej? Ciekawe. Nie. Nadchodzi. Nie będę próbował. Czemu tarany nie ruszają? Albo dobra, na razie ich odhaczę. Niech oni nic póki co nie robią. Wy oczywiście idziecie tu i macie wszyscy postawę agresywną. Ojeju, ale ich jest. Dobra, taran rusza, drugi taran też już będzie ruszał. Wiecie co, właściwie to mam pewien pomysł co do tych taranów. Ale to zastosuję dopiero w drugim ataku wieprza. Tak jest. Jeszcze tutaj dokupuję zbroję. I kieruję oczywiście wszystko tutaj. No dobra, oni mają pod górkę dosłownie. Więc to trochę opóźnia ich marsz. Tak jest. No i jeszcze stoją i nic nie robią, więc spoko. No dobra, teraz dopiero zaczęli coś robić. Jeszcze tutaj, tutaj idzie taran. Drugi taran tutaj rusza. Więc w razie czego tu odhaczę te jednostki, 6 pułkarzy. Dobra, tutaj będą iść, więc ostrożnie, ostrożnie. Nie, wy stoicie. Idziecie tylko wy. Nie, co wy robicie? Stójcie! Mówię, stójcie! Aha, rozwalili bez nich. No dobra. Jeśli już chcecie tak to rozegrać. Boże, idźcie! Potrzeba nam nowych rekordów. Teraz będzie troszkę zastrzyku kuszników. Tak jest. Teraz pałkarze. Naprzemiennie. No dobra. Tutaj jakieś dziwne manewry łucznicze widzę. Podniecają się, że nie wiem, że opanowali mi baszty. Tutaj idzie taran, więc uważajcie, panowie. Ale myślę, że widzę, że rozprawiają się dosyć sprawnie z tym wszystkim. Zaatakujcie taran. No co ty? Atakujcie! Ej no, co z wami jest? No ej no, czemu oni nie atakują? Ej, dzień dobry! Dopiero zaatakowali, kiedy nastawiłem im na agresję. I patrzcie, jaki żałosny stan murów i bramy. Nie no, what the hell? Co za banda kretynów. Dokupuję. Tak jest, że. O, już nie ma miejsca na dużej wieży. Wow, nieźle, naprawdę nieźle. Ile jeszcze ich zostało? Niewielu. Więc zaraz powinien być koniec. Tak jest, że.
Tylko najpierw tutaj jeszcze dorabiam więcej pałkarzy. Co tak, nie są pałkarze? Rozwalcie tego gościa, bo mnie denerwuje. Nawet się nie zorientują, że już są sztywne. I siup! Potrzebujesz trochę prawdziwej. I nie ma. No i jeszcze tutaj potrzebuję wojska. Potrzebuję wszędzie tego wojska.